Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o niedoborach w ogórkach i generalnie będziemy rozmawiali o takich różnych dziwnych kształtach ogórków i dlaczego one występują. Także słuchajcie no, zapraszam was na odcinek. Na kształt ogórków tak naprawdę y, mają wpływ różne y, rzeczy. Za zimna woda, złe warunki atmosferyczne, duże spadki temperatur dziennych, nocnych bądź też różne niedobory. Czasami właśnie te wszystkie warunki atmosferyczne i braki składników pokarmowych nam się składają w jedno i ogórki ciężko jest tak naprawdę zdiagnozować. To jest tak jak z pomidorami, że możecie mieć na przykład brak potasu, brak też azotu czy brak wapnia spowodowany przez zbyt wysokie temperatury i, i po prostu jest ciężko określić, co tym pomidorom jest. Tak samo jest w przypadku ogórków. Jednak starałam się wybrać takie kształty, które będą powyginane czy zdeformowane przez jeden czynnik. Takie haczykowate ogórki, tak jak tutaj widzicie, wygięte w literkę C. Najczęściej powodem właśnie takich ogórków jest zbyt słabe podlewanie. Jeżeli właśnie ogórki mają za sucho, a ogórki mają dość płytki system korzeniowy, to wtedy właśnie tak one wyglądają. Pamiętajcie o tym, że ogórki. W ogóle, jak podlewacie swoje warzywa, lepiej jest podlać raz na kilka dni, ale porządnie, żeby ta ziemia przesiąkła wodą na jakieś tam 10 cm, niż codziennie podlewać skąpo, tak troszeczkę, po prostu przelecieć konewką. Takie, że jak jest taka bardzo mocno wygrzana ziemia, a w tym roku mamy potężne upały po 34 stopnie w cieniu, to jak wlejemy tak. Po prostu tylko powierzchownie, jedną konewkę, to okazuje się, że po 10 y, minutach tak naprawdę już mamy sucho, i ta woda nie tyle co przesiąkła na dół, co już wyparowała. I jeżeli uprawiacie właśnie ogórki, to warto sobie ściółkować tą glebę. Czy to będą maty jakieś z owczej wełny, czy maty filcowe, czy to będzie świeża skoszona, przesuszona trawa, czy jakieś zrębki, to naprawdę spowoduje, że akurat takiego kształtu ogórków mieć już nie będziecie. Także regularne podlewanie e, i ogórki już takiego haczykowego tego kształtu mieć nie będą. Jeżeli na waszych ogórkach e, takie zwężenie występuje na samym czubeczek. Może ten ogórek być tutaj mniejszy, nie musi być taki baryłkowaty, ale podłużny normalnie, ale końcówka jest taka właśnie mocno zawężona. O, tak jak też tutaj ten to jest nie dość, że było sucho, to jeszcze właśnie jest niedobór azotu, słuchajcie, jeżeli właśnie na waszych ogórkach ta, ten czubeczek gdzieś tutaj do góry się zawęża, to znaczy, że w glebie brakuje azotu i właśnie jeżeli chodzi o przetwory, o kiszonki, to tego azotu też nie może w glebie być za dużo, bo ogórki będą właśnie źle się, się kisić, ale jeżeli właśnie od samego początku uprawy, gdzieś zauważycie, że wasze ogórki mają taki kształt, to znaczy, że gleba jest źle przygotowana. Czasami z Zaraz, jak będziemy mówili o niedoborach potasu, to dowiecie się, że czasami przez zbyt wysokie temperatury rośliny mają problem z przyswajaniem. Y Wartości odżywczych przez korzenie. I czasami trzeba im pomóc, żeby zrobić oprysk dolisny. Oprysku dolisnego z azotu bym nie robiła, ale są nawozy, które jak opryskamy rośliny czy podlejemy, to lepiej przyswajają azot z otoczenia. Także w, w tym przypadku można tak sobie na przykład pomóc. I jeżeli widzicie takie ogóreczki, no to one są zniekształcone, są smaczne i wszystko jakby jest ok, tylko że kształt już nie jest odpowiedni. Brak azotu. Na pewno też znaleźliście już nieraz u siebie takie ogórki, które mają takie jakby zwężenie tutaj w środku. Najczęściej powodem właśnie takiego zwężenia się ogórków to jest po prostu podlewanie zbyt zimną wodą. O tak jak tutaj widzicie, jest takie zawężenie. Ogórki podlewamy regularnie. I koniecznie właśnie, żeby nie było takiego kształtu, podlewamy ogórki wodą odstałą. Ja u siebie mam po prostu beczkę z wodą i do tej beczki codziennie wlewam wodę ze studni, odczekuję jeden dzień i następnego dnia właśnie zaczynam podlewać ogórki już taką wodą odstałą, która ma temperaturę taką nazwijmy to pokojową ogrodową. I dzięki temu właśnie ogórki już będą ładne, równe. Dodatkowo jeżeli na przykład macie linie kroplujące, to fajnie by było, żeby te linie kroplujące też były uzupełniane z takich mauserów czy z jakichś właśnie beczek, dzięki którym ta woda nie kapie taka zupełnie zimna. Jeżeli macie takie kapiące, takie delikatnie, to tam ta, ta, ta woda może być prosto ze studni, ale jeżeli macie te węże takie pocące się, to z nich woda wypływa bardzo szybko, i, i jeżeli jest taka bardzo zimna ze studni, no to wtedy faktycznie tym ogórkom to nie będzie się podobało. Brak potasu u ogórków można też właśnie czasami pomylić bądź jest połączone z zimnym podlewaniem, chodzi o to, że o tutaj mam takiego baryłkowatego, ogórki z takim przewężeniem, ale właśnie takie bardziej baryłkowate jak ten na przykład i ten, Najczęściej taki kształt ogórka jest spowodowany brakiem potasu. Potas jest generalnie w roślinach bardzo potrzebny, z tego względu, że dzięki temu, że jest odpowiednia ilość potasu, to pomidory, ogórki, bakłażany, papryki bardzo fajnie obficie kwitną, bardzo dobrze się zapylają, bardzo dobrze dojrzewają. I potas jest odpowiedzialny w roślinie za całą gospodarkę wodną, więc jeżeli jest zaburzony, to tak jak właśnie w przypadku podlewania zimną wodą macie to takie zawężenie, tak też właśnie w przypadku ogórków przy braku potasu później ten kształt jest taki właśnie zdeformowany, ta roślina nie ma dobrze tej gospodarki wodnej, rozkulanej i gdzieś tam. Przez moment brakuje, przez moment jest za dużo. Czasami też brak potasu jest wywołany skrajnymi warunkami atmosferycznymi. Nie zawsze brak potasu w glebie świadczy wynikiem właśnie braku potasu, takie są zdeformowane ogórki, ale nie zawsze jest to spowodowane brakiem składników odżywczych w glebie. Czasami po prostu, jak mamy skrajne temperatury nocne, że w dzień mamy 34 stopnie, a w nocy 12 czy 14, czy właśnie odwrotnie, wieczorem jest ciepło, w, noc, w dzień jest bardzo zimno jeszcze deszczowo, czy, czy po prostu gdzieś tam jest bardzo, bardzo upalnie przez dłuższy czas, to po prostu rośliny szaleją i wtedy nie mogą sobie poradzić z tą wilgotnością odpowiednio i połączenie właśnie, dlatego trzymam właśnie tego, co był podlewane zimną wodą, dlatego trzymam właśnie to z brakiem potasu i, i, i to później też jest w skrajnym przypadku połączone z takim bardzo suchym podłożem i czasami po prostu, jak widzicie, ta deformacja, to zwężenie pojawia się wszędzie. Brak potasu możecie śmiało sobie uzupełniać na, opryskami dolistnymi. Takie nawozy, które są dedykowane do uprawy pomidorów, papryki, bakłażanów czy papryki, śmiało możecie sobie zastosować, jeżeli nie ma takich skrajnych warunków atmosferycznych. Bo jeżeli są, no to też warto by było właściwie przed takim falą upałów po prostu podejść ze spryskiwaczem i zrobić oprysk dolistny i tak zamgławić. Tylko nie jakoś specjalnie zalewać liści, bo nie chcemy oczywiście żadnego mączniaka, tylko po prostu, żeby dostarczyć tego składnika czego przed falą upałów, i jeszcze dodatkowo też możecie sobie, właśnie jeżeli zauważycie na samym początku uprawy, że już yy... Mimo tego, że jest dobrze podlana gleba, że nie ma jakichś skrajnych temperatur, już ogórki zaczynają Wam rosnąć w takim kształcie, to możecie uzupełnić sobie właśnie niedobory, nawożąc je dodatkowo właśnie potasem. W opisie tego filmiku będziecie mieli produkty, które ja bym użyła, jeżeli to by był początek sezonu, żeby właśnie gdzieś tam e, mieć równiutkie ogórki, takie fajne, zadbane, nie takie powyginane. Czasami zdarza się też że ogórki mają piękny kształt ogórkowy, są równiutkie, piękne, kształtne i w ogóle, ale są gorzkie. <noise> I co wtedy? No, regularne podlewanie, bądź ściółkowanie właśnie ogórków, czy y, wzbogacanie ziemi taką fajną materią organiczną, czyli na przykład kompostem, żeby ziemia tak nie miała dużych wahań, y, wiecie, zalana, y, sucha, zalana, sucha, to... Wtedy już ogórki nie będą gorzkie. Po prostu e, takie właśnie skoki wilgotności bądź nieregularne podlewanie czy za w generalnie podłoże powoduje, że ogórki są gorzkie. Jak są lekko gorzkie, to śmiało możecie je kisić i też e, robić z nich przetwory, jakieś tam e, sałatki na ogórki czy coś. E, zresztą macie bardzo dużo przepisów w tym roku na sałatki z ogórków na moim kanale. E, to takie lekko gorzkie ogórki się nadają. Ale jeżeli e, są takie naprawdę gorzkie, nie do zjedzenia i wiem, że. Cukinie też Wam się w zeszłym roku zdarzały takie bardzo, bardzo gorzkie. To niestety z nich przetworów już nie można robić. E, gdzieś jest taka e, też informacja w internecie, że jak ogórki e, obieramy, to że jak zaczniemy od tej strony, czy od tej, nie pamiętam dokładnie, to wtedy nie będą gorzkie. To nie jest prawda, słuchajcie. To nie wpływa na, no. na no. smak ogórka z której strony zaczniecie go jeść czy kroić. Po prostu, jeżeli był z, z, nieregularnie podlewany bądź miał sucho, no to po prostu e, będzie koszki i tyle. Obojętnie od której strony go ugryziecie. <gryzanie> Także słuchajcie, mamy to. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że na przyszły sezon już będziecie wiedzieć, co tam się dzieje od samego początku. Postaram się w przyszłym roku w ogóle od samego początku, jak będzie tylko uprawa ogórków, to już od razu Wam przypomnieć ten odcinek, żebyście już na samym starcie mogli rozróżnić kształty i ewentualnie uzupełnić niedobory. To co? To do zobaczenia!